Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak działa wtyczka Bass Drum. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Selfmade Tips. I kłaniam się oczywiście niezmiernie nisko, witając Was w kolejnym filmie z serii. Jest wtorek, godzina 18, zatem czas na kolejną porcję wiedzy. Dzisiaj prześledzimy sobie, jak działa wtyczka Bass Drum, która w zasadzie jest takim starszym bratem wtyczki Fruit Kick, którą mieliśmy okazję omawiać w poprzednim odcinku. Wtyczka troszeczkę bardziej skomplikowana, ale dająca też większe możliwości kreowania dźwięku i wbrew pozorom nie jest to wtyczka całkowicie nieprzydatna. O jej zastosowaniach sobie właśnie dzisiaj opowiemy. Z grubsza rzecz ujmując, jest to tak naprawdę syntezator brzmienia stopy, dosyć zaawansowany wbrew pozorom, o czym mam nadzieję zaraz się przekonamy. Mam tutaj załadowaną wtyczkę Bass Drum, która jest w podstawowym presecie, tym takim pierwszym, który się ładuje po uruchomieniu wtyczki. I brzmi to tak, a po prawej od tego mamy oczywiście Fruity Parametric EQ, żebyśmy też mniej więcej widzieli, co się dzieje, jeżeli chodzi o spektrum częstotliwości, w miarę jak będę opowiadał. No i po kolei, zaczniemy sobie myślę od tej sekcji w centrum, ponieważ jest to sekcja, w ramach której możemy layerować do naszego kicka różnego rodzaju sample, moi drodzy, więc jest to, powiedzmy, że sampler. Tutaj możemy sobie z tego poziomu wybrać jeden z predefiniowanych brzmień do layeringu, ale możemy też dodać dowolny swój, czyli załadować sample, bądź przeciągnąć go bezpośrednio z browsera. Ważne jest to, żeby to były sample w formacie Wave, chyba inne nie działają, jeżeli dobrze pamiętam. Teraz, moi drodzy, spójrzmy sobie na działanie samej wtyczki. Tutaj mamy sample o nazwie Hard Clap i jeżeli podsuniemy wyżej gałkę Mix, to okaże się, że mamy dużo więcej częstotliwości. Jeżeli zwiększymy sustain, to nagle się okaże, że mamy dosyć ostre brzmienie klapa domiksowane do naszej stopy, które wypełnia dużo wyższych częstotliwości, mniej więcej w tym obszarze. No i troszkę tych częstotliwości wypadałoby mieć. Mamy tutaj standardowe pokrętła ADS-R, bez R właśnie, bez tego release, ale możemy sterować atakiem, w którym miejscu sampla mamy wchodzić, że tak powiem, ma się on zaczynać. Dalej mamy delay, jak długo od osiągnięcia, można powiedzieć, apogeum ma trwać spadek w dół do wartości ustalonej na gałce sustain. No i samo sustain, wiadomo, służy do ustalenia tej wartości, na której się zatrzyma delay. Nie delay, tylko decay oczywiście. No a delay z kolei, jak już o tym wspomnieliśmy, w jedną bądź w drugą stronę przesuwa względem siebie to, co nam syntezuje wtyczka i to, co załadowaliśmy do naszego samplera. Tak to mniej więcej działa. Tutaj mamy jeszcze pitch, czyli możemy sterować wysokością tego, co mamy w samplerze. Pewne rzeczy z tego samplera możemy odfiltrować. Jest to filtr dolnoprzepustowy. No i gałka mix, no to już pokazywałem, do czego służy. I teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do sekcji main, ponieważ ona będzie tutaj kluczowa do zrozumienia działania tej wtyczki. Tutaj mamy, moi drodzy, bass. Czyli, jak łatwo zauważyć, jest to najniższa częstotliwość syntezowana przez wtyczkę. Peak to jest najwyższa. Jest to oczywiście bardzo umowne, no bo do tego jest dolejerowany jeszcze nasz hard clap. No i slide. Określa długość ślizgu z jednej częstotliwości do drugiej. No i teraz, moi drodzy, sekcja slave, czyli sekcja, która jest bezpośrednio zależna od sekcji main. W jaki sposób ta zależność się, moi drodzy, obrazuje? Z tego, co, jeśli dobrze rozumiem działanie wtyczki, to sekcja slave duplikuje nam niejako falę generowaną przez sekcję main. I na tej podstawie możemy sobie, moi drodzy, wygenerować różne dziwne przebiegi naszego kicka. Zobaczcie. Tak jak widzimy, teraz mamy takie dwie główne częstotliwości, na których nasz kick wybrzmiewa, czyli ta wyższa została wygenerowana poprzez sekcję slave. I teraz, co ciekawe, oczywiście ta sekcja slave jest zależna od sekcji main. Jeżeli ruszymy tą gałką, to również częstotliwość w sekcji slave zmieni swoją pozycję. Tak to mniej więcej działa. Peak analogicznie zmienia najwyższą częstotliwość, slide
robi dokładnie to samo, co w przypadku sekcji main. No i mamy phase. Czyli jeśli dobrze rozumiem, generuje to przesunięcie fazowe jeszcze większe pomiędzy jedną i drugą falą. Dalej mamy, moi drodzy, sekcję z klikiem, czyli generowanie kliku. Nie do końca rozumiem, jak to działa. Jeżeli ktoś z Was ma wiedzę w tym zakresie, to proszę podzielcie się tym. Potrafi to spłatać figla. Jeśli dobrze rozumiem, jest to filtr górnoprzepustowy. No i częstotliwość chyba, na której ma ten filtr się koncentrować, tak to jestem w stanie zrozumieć i wytłumaczyć. Jeżeli ktoś z Was wie dokładnie, na czym polega ta sekcja klik, to chętnie poznam też Wasze informacje na ten temat. I dalej mamy, moi drodzy, sekcję master, czyli ogólne, powiedzmy tam, efekty, które wpływają na to, jaki kick jest syntezowany. Jeszcze przejdźmy sobie z powrotem na domyślny bass drum 01 i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mamy drive, czyli taką saturację, powiedzmy, jak mocno nasycona ma być nasza stopa. Dalej mamy subbass, czyli ile basu w stopie ma być domiksowane. No i atak, czyli atak tak naprawdę. Jak agresywny ma być atak naszego kika. Dalej mamy duration, czyli czas trwania, tak to chyba można najprościej określić. Skręcając do zera jest on bardzo krótki, natomiast na 100% trwa on zdecydowanie dłużej niż w tej formie. Output level to głośność. No i sampling ratio jest bardzo ciekawe, ponieważ o ile oscylujemy mniej więcej w granicach środka wartości, czyli tej jedynki, to bardziej będziemy słyszeć zmiany w wysokości. Natomiast jeżeli przejdziemy już tak bardzo, bardzo, bardzo w ekstremalne ustawienia, to wtedy dopiero będziemy słyszeć spadek jakości. Czyli jeśli miałbym to jakoś określić, to może byłby to jakiś taki wewnętrzny beat crusher, w zależności od tego, jak to chce to nazwać, moi drodzy. I to jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o wtyczkę bass drum, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Ja jestem oczywiście Bonifacy, a to był kolejny odcinek Self-Made Tips, jak co wtorek o godzinie 18. Jeśli znajdziecie chwilę, wbijajcie też na inne moje media społecznościowe, na Facebooka, SoundClouda, Instagrama. Wspierajcie kanał na Patronite, wbijajcie do sklepu z gadżetami Self-Made Beats i nie zapomnijcie dołączyć do facebookowej grupy Self-Made Beats oraz serwera na Discordzie, gdzie staramy się rozwijać naszą muzyczną społeczność i jej umiejętności. Wszystkie potrzebne linki są oczywiście w opisie. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia tutaj w przyszły wtorek punktualnie o godzinie 18. Trzymajcie się ciepło i cześć. Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Self-Made Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.